Witajcie. Zajmiemy się dzisiaj pytaniem też bardzo powszechnym, często zadawanym przez wielu ćwiczących, czy po prostu ciekawskich, którzy próbują sobie jakoś skomponować swój plan dietetyczny. Pytanie dotyczy posiłku przed snem. Kończymy nasz dzień i jesteśmy ciekawi, nie wiemy po prostu, jak ten dzień zakończyć, co mamy na ostatni posiłek, jakie mamy makroskładniki użyć. Jedni mówią, że to węglowodany, inni, że białko tylko, inni, że to są jeszcze dodatkowo same tłuszcze. Właściwie no, irytuje nas wszystko. Powiem Wam szczerze, kiedyś, kilka lat temu, przygotowując się do dwóch sezonów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, namówiła mnie kiedyś Kasia Matela, którą bardzo pozdrawiam, do stosowania, do sposobu odżywiania się na noc za pomocą węglowodanów. Dokładnie węglowodanów i tłuszczy. Węglowodany, bardzo rażący temat, jak wielu, którzy nie są zorientowani dobrze w temacie, słyszą węglowodany, od razu pierwsza odpowiedź, która się nasuwa, to jest zło. Właściwie przytyję, po tym od razu zatłuszczę się, nic nie wyjdzie ze zrobienia formy. No musimy się troszkę zagłębić w to, że nie ma po prostu czegoś takiego jak tylko ogólne pojęcie węglowodanów. One dzielą się na pewne różnego rodzaju węglowodany i właściwie wiedząc, jaką formę węglowodanów użyć, w jakiej postaci, możemy sobie taki posiłek przed snem w postaci takiej formy makroskładników wykorzystać. Mówię o węglowodanach bardzo złożonych, takich, które się wolno będą wchłaniały do naszego krwiobiegu, nie będą tak mocno wpływały na nasz wyrzut insuliny, na podniesienie bardzo szybko poziomu cukru we krwi. Mamy przed sobą sen, wiemy, że zależy nam na tym, żeby był on odpowiednio głęboki, żeby wytworzyły się procesy, które sprzyjają regeneracji naszego organizmu, a nie które wpłyną na to, że organizm będzie napędzany, nakręcany i będzie gotowy do działania. My już swoje zrobiliśmy w ciągu dnia, w pracy, na treningu, mając bardzo aktywny dzień. Chcemy wyciszyć nasz organizm. Właśnie węglowodany bardzo dobrze się nadają do tego, żeby taki stan w nasz organizm wprowadzić. Dodatkowo tłuszcze, które będą odpowiedniej jakości, oczywiście tłuszcze dobrane do tego węglowodanowego posiłku, będą wpływały na to, że ten indeks będzie troszkę niższy, nie będzie się indeks glikemiczny podnosił. Będą te węglowodany naprawdę jeszcze wolniej rozkładane i naprawdę nie mamy obawy przed tym, że będą wpływały jakoś negatywnie, że się obudzimy rano zatłuszczeni. Spróbujcie sobie zjeść takie węglowodany na noc, jako ostatni posiłek. Zobaczcie, jak się będziecie czuli po takim spożyciu, jak będziecie spali, jak się rano obudzicie. Dodam tylko, że budząc się rano, nie będzie to na pewno pierwszy posiłek złożony z węglowodanów i z białka, jak ma to miejsce w wielu powszechnie stosowanych dietach. Ja wtedy stosowałem rano posiłek białkowy z dodatkiem tłuszczy i rano, bardzo wcześnie rano trenowałem. Bardzo służyło mi to, czułem się bardzo dobrze, nawet pobudzony przez dużą ilość aminokwasów i różnej formy białek, bo to białko bardzo szybko dostępne, szybko rozkładane, różne formy aminokwasów. Tak stosowałem taką formę suplementacji, taką odżywiania, trenując rano. Myślę, że stosowanie, propozycja, aby stosować węglowodany jako ostatni posiłek przed snem, jest dobrą propozycją, której nie należy się bać. Ja przekonałem się o tym, że można doskonale zrobić na niej formę, po prostu wiedząc o tym, że każdy ma inny organizm, inną insulinooporność, oporność, inną akceptację, jeżeli chodzi o wprowadzanie pewnej ilości i różny poziom makroskładników, należy spróbować i samemu stwierdzić, czy ten akurat sposób jest korzystny dla nas. Także nie namawiam nikogo na to, ani nie neguję, że ten sposób jest zły. Ja się przekonałem, mnie bardzo on służył. Myślę, że jeżeli
zastosujecie taką przez jakiś czas formę suplementacji, formę diety, dacie mi znać, powiecie, czy na Was to dobrze wpłynęło. Są po prostu mody na niektóre diety, mody na niektóre sposoby, ale się często może okazać bardzo absurdalne, że ktoś zastosuje pewien sposób i jemu on dobrze służy, a innemu nie. Nasz organizm jest gotowy do tego, żeby nim doskonale manipulować. On różnie nam będzie odpowiadał. Jak odpowiednio podejdziemy do naszego organizmu, proponując mu dany sposób, to myślę, że jeżeli dobrze się dogadamy z naszym organizmem, możemy oczekiwać na niezłe, korzystne rezultaty. Także nie zrażajmy się czymś dziwnym, nawet dla nas często wydającym się absurdalnie. Próbujmy chociaż przez jakiś czas się przekonać, chociażby na własnej skórze, miejmy laboratorium, zróbmy laboratorium z własnego organizmu. Oczywiście mówię o rozsądku i o bezpieczeństwie i przekonajmy się, który sposób jest dla nas korzystny. Czekam na Wasze opinie i na Wasze jak najbardziej korzystne rezultaty. Do zobaczenia.